Nasze Radio Tok FM Eurocoin czyta Wam wszystko, rozczyta, że gąsienica niemieckiego czołgu Midy Goliat, który podczas powstania warszawskiego 1944 zburzył część murów katedry Goliat. No, taki czołg, proszę Państwa. Cześć ich pamięci, że tak mówią. Proszę Państwa, no jesteśmy cały czas na Starówce i ta katedra Jana. Wchodzimy do już świetlicy Żebracznicy Wielkiej, ale póki co może nas spotkać rozczarowanie, bo tu jest Warszawa, że to może być czynne po południu, jak Biblioteka Uniwersytecka na Dobrej, gdzie wasz papież był tu, Polska papieska. I tak dobrze by było, żeby to dzisiaj było rano. Państwo, ta katoliczka się drapała po tych ustach warga, po nosie. Poszła ty, czego tu zaglądać. One po prostu czasem same wchodzą do kamery naszego radia, to KFM Euro, Koncita Ekstra, a potem są wściekłe. No to po co tu włazić? No, także proszę Państwa, piękności. Tutaj się wchodzi na Starówkę właściwie, tak. I kościół jezuitów, ten taki o delikatnym takim biało-błękitnej takiej maści, proszę Państwa. Kremowej takiej, prawda, może i różowej maści. Nie ma obrazów. A tu bałwochwalstwa, jak się patrzy. Wszystko to, żeby uczcić nie Pana Boga, który jest duchem, bo Bóg wprawdzie jest duchem i chce, żeby mu ludzie oddawali cześć w duchu i wprawdzie, to oni po to wyrzucili, proszę Państwa, drugie przykazanie. Po to, żeby dziesiąte podzielić na dwie części, no bo to jeszcze inaczej można powiedzieć, prawda? Drugie przykazanie, a potem weszło bałwochwalstwo. A w 325 roku Konstantyn Wielki na Soborze Nicei tę wąską drogę uczynił szeroką religią wielkiej drogi, czyli największy błąd wszechczasów, tak samo jak jest największe oszustwo wszechczasów, że imię Boże Jahwe usunęli z Biblii, potem Jezusa też usunęli, prawda, już nie wiedzieli, kto to jest ten ich Bóg, także